Dziękuję serdecznie za ten zaszczyt i możliwość poprowadzenia dwóch pierwszych wykładów dzisiejszych obrad, które są, zapowiadają się absolutnie wspaniale, bo też niezwykli ludzie będą je wygłaszać. I nie chcąc tu przedłużać, chciałabym przedstawić, mimo że nie trzeba pewnie tego robić, naszą pierwszą prelegentkę, czyli panią dr Agnieszkę Maruszewską, która będąc biolożką, biochemiczką i adiunktem w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, spędza mnóstwo godzin swojego czasu na zgłębianie faktografii wokół Anne of Green Gables i w ogóle twórczości Lucy Maud Montgomery, prowadząc absolutnie fenomenalnego bloga, który oscyluje między nauką a popularyzacją. Można by go nazwać popularno-naukowym, ale to jest taki bardzo rzetelny materiał, tam znajdziemy, zresztą już wielokrotnie słyszeliśmy, że stanowi on element wielu tutaj prezentowanych wystąpień. I blog nazywa się Pokrewne Dusze. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaglądał, zapraszam serdecznie i oddaję głos pani doktor. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę stać dzisiaj w tym miejscu. 6 lat temu prędzej wymyśliłabym sobie, że 2 razy w ciągu tych 6 lat opowiadałem o wyspie księcia Edwarda, niż że będę na wyspie, będę na konferencji naukowej w własnym kraju poświęconej recepcji Maud Montgomery. Jest mi więc tym bardziej miło, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem. Mój wykład zatytułowałam Kalejdoskop zagadek, okładek, tłumaczeń i zaskakujących faktów, czyli 110 lat jednej powieści. I właśnie te zagadki będą takim motywem przewodnim wykładu, bo też pewno zagadek jest wokół dziejów bibliograficznych polskich przekładów z twórczości Maud Montgomery. Pisząc materiały na blog, bardzo często poddaję coś wątpliwości, rzucę hipotezę, zastanawiam się. To tak troszeczkę tutaj się przebija moja natura biologa. Wcześniej opowiadałam, że biolog to przynajmniej 2 metodami coś próbuje udowodnić, najlepiej jeszcze 3-4, jeszcze jakieś zdjęcie spod mikroskopu fluorescencyjnego i tak na koniec dyskusji stwierdzi, że it seems that. Więc ja też bardzo często myślę sobie, wydaje mi się, że ale. I właśnie dzisiaj o tych zagadkach chciałabym poopowiadać, a zagadek jest mnóstwo. Zacznijmy od pierwszej. Był 2 września 1910 roku. Na pierwszej stronie Kuriera Warszawskiego pojawiła się krótka notatka. Poproszono nas o zaznaczenie, głośna powieść dla młodzieży Montgomery, Anna of Green Gables. Przetłumaczona jest już z oryginału angielskiego przez panią R. Bernsteinową i wkrótce wyjdzie z druku. I tutaj już nasuwały mi się 2 pytania. Zaraz, pierwsza strona poczytnego czasu dziennika, Kurier Warszawski, to jest ani słowa o wydawcy. I co to znaczy, że wkrótce? Już tutaj było wcześniej powiedziane, że dobrym zwyczajem ówczesnych lat było przygotowywanie przez wydawców tak zwanego planu gwiazdkowego. I w okresie przed naszym narodzeniem książki najlepiej się sprzedawały. I zwłaszcza literatura dla dzieci i młodzieży właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, tak, była przygotowywana do druku, szeroko reklamowana w prasie. I zapewne z tego powodu właśnie we wrześniu taka notatka się pojawiła. A więc R. Bernsteinowa już pracowała, czy skończyła pracę, przetłumaczona już jest. Skończyła pracę nad tekstem. Czyli należałoby się domyślać, że już w 1910 na półkach księgarskich powinna się pojawić ta książka, a jednak nie, ona pojawiła się dopiero w 1911. Ja staram się już ostatnimi czasy trzymać tutaj, jeżeli chodzi o dane bibliograficzne, datę wydania, pierwszego wydania Ani Zielonego Wzgórza, zawsze zapisuję 1911-1912, on też wynika z dziwacznego zapisu tych dat w samym Wołominie. A więc jeszcze cały rok czytelnicy Kuriera Warszawskiego wyczekiwali tej Ani z Zielonego Wzgórza. Pojawiła się ona dopiero przed gwiazdką 1911 roku. No i wyjaśniło się, kto wydaje Acta. Wydawnictwo Michała Acta, już wtedy o bardzo dobrze ugruntowanej pozycji, to jedno z bardziej prominentnych, bardziej wiodących wydawnictw polskich.
Oni mieli dwie siedziby. W roku, w którym wychodziła Anioł Zielonogórskiego, siedziba wydawnictwa i księgarnia mieściły się w kamienicy Mikulskiego na rogu Nowego Świata 53 i Wareckich. Do dzisiaj ta kamienica istnieje. Miałam ją okazję zobaczyć na pięknym spacerze kilka lat temu. Spacerze z reptaliśmy ulicami Warszawy razem z Michałem. To właśnie jest to, to mniej więcej to jest też ta płaszczyzna, na której współpracujemy jako blogerzy. O tą współpracę też padało pytanie podczas spotkania. Więc można podziwiać do dzisiaj tą kamienicę. A tak prezentowała się grafika artystów reklamująca plon gwiazdkowy. Widzieliśmy wczoraj już jedną z takich grafik, choinkę. I tutaj artyst oczywiście wydawał regularnie katalogi ofertowe. I w 1911 można było wyczytać, że pojawi się w księgarniach artysta Ania z Zielonego Wzgórza. Razem z ofiarą siostry, bardzo często obydwa tytuły były razem wymieniane w różnego rodzaju recenzjach. Nie wiemy, jak w środku wyglądała ta księgarnia. Wiemy za to, jak wyglądała w środku księgarnia numer 2, w siedzibie numer 2. Kilka lat, po kilku latach przenieśli się nieco dalej, do kamienicy Karola Bürgera przy Nowego Światu 35. I tutaj też dysponujemy większą ilością zdjęć archiwalnych tej księgarni. Kamienica Karola Bürgera również do dzisiaj stoi. Kawiarnia w niej była ostatnim razem. Michale, czy nadal jest w sanatorium? Nie wiecie? Trzeba to sprawdzić. Tak, więc pamiętam jakąś kawę czy herbatę wypiliśmy w tej kawiarni. Są jeszcze dwa zdjęcia z wnętrz księgarni drugiej artystów. Widzimy tutaj dział książek dla dzieci i na tyłach księgarni dział książek zagranicznych. No, zakładam, że Ania Zielonogórska była ulokowana w tej pierwszej części działa książek dla dzieci. Więc teraz zapraszam jeszcze do obejrzenia witryny artystów. Artst szczycił się, zresztą to w okruchach wspomniał Stanisław Artst i Michał Artst w książce swojej, jak powstaje książka, opowiadali o tych witrynach. One były bardzo pieczołowicie przygotowywane, bardzo artystycznie, to wizualnie, artystycznie pięknie wyglądało. Więc spójrzmy na tą jedną witrynę. Wyobraźmy sobie, że stoimy przed, na chodniku przed księgarnią Artsta i wypatrujemy książek na podarki. Na tej witrynie położono też egzemplarz Ani z Zielonego Wzgórza. Długo się przyglądałam, troszeczkę, no wiadomo, pikseloza, nie da jakość zdjęć, ale znalazłam ją. Ale zobaczmy najpierw na inną pozycję. Tutaj na samej górze znajduje się egzemplarz książki, która miała tytuł Jeździec bez głowy. Ona wyszła w 1928 roku. Jak powstała książka, ukazała się w 1929, więc wygląda na to, że jest to zdjęcie sprzed roku, z roku poprzedniego. Więc gdzie tutaj jest Ania z Zielonego Wzgórza? Otóż jest trzy rzędy niżej. O, tutaj to jest ten egzemplarz i dokładnie to jest to wydanie. Ania z Zielonego Wzgórza, jedno z późniejszych wydań z wydawnictwa Michała Artsta. Więc wróćmy, tak, jesteśmy w 1928, więc wróćmy do początków jeszcze na chwilkę, do roku 1911. W woluminie znajdziemy informację, że książki zostały wydrukowane w drukarni, która należała już do Artsta, mieściła się w kamienicy przy Ordynackiej 3. I ta kamienica też istnieje, więc jeżeli będą Państwo gdzieś w okolicach Ordynacki Ogólnika, można przyjrzeć się w tej pięknej kamienicy w ostatnich latach odrestaurowanej, zrewitalizowanej. I analiza starych map warszawskich wskazuje na to, że drukarnia mieściła się na rogu przy Ordynackiej tak 3, to jest druk Ordynacka, Ogólnik przy dawnym cyrku, tam też jakieś przedsiębiorstwo funkcjonuje. Te okładki już znamy. Pierwsze okładki pierwszych wydań Ani z Zielonego Wzgórza były dwie wersje edycyjne. Okładka z płótna angielskiego w dwóch kolorach, w dwojakiej kolorystyce i okładka broszurowa,
prawdopodobnie była taka sztywna, kartonowa okładka. Obydwie zawierały projekt jednego ilustratora, przy czym na tej okładce z płóciennej była ta ilustracja była zamieszczona jako taka wklejka i nieco przycięta. Nie widać na tej wklejce sygnatury autora tej ryciny. Co ciekawe, tytuł na okładce jest integralną częścią ilustracji. To nie jest tak, jakiś krój czcionki. Ten projekt, on się jeszcze powtarzał przez kilka następnych pytań, o tym za chwileczkę. I tutaj znowu mi się nasuwa kolejne pytanie, bo właśnie ten podział. Egzemplarz Ani ukazała się w postaci jednego woluminu, tak? A podzielony jest na dwa tomy. Nie ma tego podziału w oryginalnym wydaniu, tak? Montgomery nie dzieliła książki na tomy, części. Artystowie podzielili, więc tak, nie wiadomo skąd ten pomysł podziału. Przypuszczamy, że to mogło być podyktowane celami marketingowymi. Teraz kolejne pytanie, czy od początku zamierzono wydawać dwa tomy współoprawione? Czy po prostu najpierw miało być pojedyncze, a potem się coś stało? Bo gdyby były pojedyncze, to na przykład tak, skoro pierwsza wzmianka jest w 1910 roku, to może scenariusz był inny, że pierwszy tom miał być wypuszczony w plonie gwiazdkowym 1910 i wtedy nominalna, ta oficjalna data to byłaby 1911, a drugi tom w kolejnym roku, wtedy kiedy się książka ukazała jako całość. I wtedy by tutaj nam pasował ten 1912, bo obydwie daty, i 1911, i 1912 pojawiają się w książce. Przy czym tu znowu jest pomyłka, bo tom pierwszy jest datowany na 1912, a tom drugi datowany jest na 1911. Więc czy to jest jakaś pomyłka? Skąd ta odwrotna kolejność, czy to błąd w składaniu? No nie wiadomo. Może to nie są jakieś bardzo istotne szczegóły, ale jednak, bo mnie one dręczą do tej pory i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. I dlatego ja znowu sobie zadaję kolejne pytanie, czy to w ogóle miał być Michał Arc jako pierwszy wydawca? Tutaj wczoraj Ola opowiadała o swojej hipotezie, że odnośnie tego błędnej atrybucji w kilku pierwszych wydaniach, że to mógł być zabieg celowy. I tutaj odnosząc się do tej bardzo ciekawej hipotezy, bardzo mocno się przychylam do niej, zestawiłam strony tytułowe czterech pierwszych wydań, bo to właśnie w nich jest ta błędna atrybucja Anna Montgomery. Tak, czyli imię niewłaściwe i dodatkowa literka R w nazwisku. Pierwsze wydanie, czyli 1912-12, drugie 19, 21 było trzecie wydanie i 25 czwarte wydanie. W każdym z tych wydań Bernsteinowa zapisywana jest przez SZT, no oczywiście z tylko inicjał imienia. Więc pozostaje właśnie to pytanie, czy to miał być Arzt? W styczniu 1925 roku w moim pisemku, które było wydawane przez Arcta, pojawia się projekt okładki i rzeczywiście cały czas jest ten błąd Anny Montgomery. Tego samego roku, dlaczego akurat tutaj przyszło mi na myśl to takie przewrotne pytanie. Tego samego roku, ale już w sierpniu, wychodzi katalog dzieł nakładowych księgarni Michała Arcta i też w moim pisemku pojawia się cudowna reklama. Czy czytaliście już powieść pod tytułem Ania z Avonline? Dalsze dzień Ani z Zielonego Wzgórza, napisana przez Ellen Montgomery. Więc mamy już prawidłową atrybucję, a ten dodatek też jest rewelacyjny. Jeśli nie czytaliście, prześlijcie pocztą Złoty 6 do księgarni M. Arsta, Warszawa, Nowy Świat 35, to dostaniecie odwrotnie tę książkę w oprawie. Więc tak, no dobrze, poprawili swój błąd, ktoś tam się zorientował, ale dlaczego tutaj mówię o Ani z Avonlea? Dlaczego to jest dziwne? Jest rok 1925, pojawia się ona w katalogu dzieł nakładowych. To by sugerowało, że Arst przygotowuje pierwsze wydanie Ani z Avonlea. I tak też zresztą głosi lista w tym katalogu. A to nieprawda, bo pierwsza Ania z Avonlea wyszła u Bronisława, jeżeli nie mylę, Rudzkiego, ojciec Rudzkiego, aktora z Wojny Domowej.
Kazimierza Mackiego, przepraszam, wyleciało mi tylko imię. To jest właśnie jego ojciec. Więc pierwsze wydanie w 1924, to zniknę na chwilkę. Gdzie jesteś, Ani? W 1924 wydanie Berckiego i dopiero w 1927 był Artstar, czyli Artstar był nakładcą drugiego wydania. Jest ono troszeczkę większego formatu. Okładka ma tą samą, rzecina na okładce jest ta sama. Więc zobaczcie, w 1925 uważa, że Ania z Aną jest jego. To nieprawda. Dopiero w 1927 nominalnie Artstar figuruje jako wydawca książki. I jeżeli chodzi o błędy, to tutaj też się pojawiają. Błąd w atrybucji, ale niewielki, bo dodatkowa tylko literka R, ale tylko na okładce u Rudzkiego. Na grzbiecie jest wszystko ok, bo w środku jest dobrze. Na stronie tytułowej L, Montgomery, jest tutaj Bernsteinowa też jest poprawnie zapisana. I znowu, tu zakaźna niekonsekwencja, wiem, błąd. Dlaczego twierdzili, że to jest ich dzieło nakładowe, skoro nie było? Dopiero 3 lata później wyszło drugie wydanie Ani z Avonii. Stąd właśnie moja wątpliwość, czy to w ogóle miał być pierwszy w ogóle miał być Ast. I procesy sądowe, o których Ola wspominała. Rok 1932 i 1933 były apelacje. Wydawca amerykański, Elsie Page, wytacza proces sądowy Zygmuntowi i Stanisławowi Artstom. Jedna i druga rozprawa kończy się na korzyść polskich wydawców. I z 3 notek prasowych, do których dotarłam, jedna wymienia, o które dokładnie wydania chodzi. Już pokazuję. Chodzi właśnie o to wydanie, już właściwe Artstar, Alice Avonlea, wydanie drugie. I wydanie piąte, Ani z Zielonego Wzgórza, w której już zostały poprawione te błędy atrybucji. Tak, wydanie piąte, mamy już tutaj L.M. Montgomery. Ja rozumiem, gdyby Page, słówko brzydkie, doczepił się do okładki, bo okładki Ani z Avonlea, bo okładka ta jest, czy na okładce jest przedruk ilustracji, która znajduje się na frontyspisie w oryginalnym wydaniu amerykańskim. Można je sobie obejrzeć w tablotce. Już nie będę biegać do tabloty. Więc teraz ja przypuszczam, że na to też nie mieli zezwolenia, jeżeli tutaj właśnie chodziło o naruszanie praw autorskich. Padła tutaj też wczoraj hipoteza podpowiedzi o konwencji genewskiej. Wszystko jest do sprawdzenia, do przemyślenia raz jeszcze. Tylko teraz pytanie, skoro im tak fajnie szło z wydawaniem Ani Zielonego Wzgórza wcześniej, pod atrybucją Anny Montgomery, to dlaczego nagle pokajali się i wpisali prawidłowe nazwisko, ryzykując rozpoznanie? No, tego nie wiemy. To właśnie, to jest cały czas coś do przebadania, do sprawdzenia. Może nigdy się nie dowiemy. Zobaczymy, ale szukać trzeba. To są te takie pierwsze zagadki, niewiadome wątpliwości. Kolejna rzecz, która mnie nurtuje, to kto ilustrował okładki. O okładkach już wczoraj bardzo dużo powiedziała Ola w pięknej prezentacji. Na slajdzie przedstawiam 3 projekty. Tutaj już nie wskazuję dokładnie, z którego roku są te zdjęcia z tych poszczególnych egzemplarzy, tylko jako projekt spójrzmy na nie. Czyli ten projekt z Anią wyglądającą przez okno to było od 1 do 3 wydania. 4 i 5 wydanie to grafika Ani, profilu Ani. I od 6 do 8 wydania ilustracja Lucjana Jagodzińskiego. I teraz z tymi ilustracjami. Ilustracja w 3 pierwszych tomach. Nie ma informacji w egzemplarzach, kto jest autorem tej ilustracji. Nie ma też w żadnym katalogu, który jest opublikowany w bibliotekach cyfrowych. Nigdzie się Artstar nie przyznawał, kogo poprosił o przygotowanie tej ilustracji, ale autor zostawił swoją sygnaturę. Nie wiemy, czy nie sam nie chciał się przyznawać, z czego to wynikało, trudno powiedzieć. Sygnatura ST Bach.
I tą sygnaturę, tak jak wcześniej wspomniałam, widać tylko na tych egzemplarzach z tej tańszej wersji, z kartonową okładką. Ten egzemplarz jest w Bibliotece Narodowej. No więc wiedziałam się trochę z tym, ale znalazłam. Estebak to Stanisław Bagieński, który świetnie współpracował z Arstem. Dla niego bardzo dużo książek ilustrował, przynajmniej okładek. I tego samego roku, 1911, wyszło Zdobycie Sandomierza w pruskiej służbie, Życie dla ojczyzny, Grunwald. Grunwaldu tutaj nie ma, przepraszam, nie ma wymienionej na, nie ma wymienionego na tej grafice reklamowej, ale widzieliśmy wczoraj ten tytuł na choince, która była też pokazywana. I w tych wszystkich publikacjach Bagieński jest jak najbardziej uhonorowany, jego nazwisko jest wymienione. Więc no, nie chciał się przyznać, że ilustruje książkę dla powieść dla panienek. Widzicie Państwo, tutaj mam odwrotnie napisane powieść dla panienek. Ofiara siostry, Ania z Zielonego Wzgórza, niespodzianki życia Hela i Stella. Być może nie chciał. Dlaczego? Dlatego, że on był znany raczej z ilustracji scen batalistycznych. Pejzażami też się zajmował bardzo ogólnie. Oceniam, były też chodziły portrety, więc może sportretował Anię z Zielonego Wzgórza i ilustrację też bohaterką do ofiary siostry. Kto wie, ja ofiary siostry niestety nie posiadam tego egzemplarza. Jest zdigitalizowany egzemplarz, ale bez okładki. Co ciekawe, czcionka tytułu Ofiary siostry to jest ta sama czcionka, co Ania z Awonii Zdrubickiego. Naciągana, ale tak naciągana uwaga, ale nie mogę się pokusić, żeby na to nie zwrócić uwagi. No i nie wiadomo, dlaczego ten Bagieński się nie ujawnił, czy go nie ujawniono. Czy znowu chodziło o to, że to właśnie było coś nie tak z prawami autorskimi do książki i lepiej było nie mówić za wiele? Nie wiem. No i druga zagadka ilustratorska to te wydanie czwarte i piąte z profilem Ani. Są też sygnatury Z i S. No, pochódź, z kim się od razu nam kojarzą te... Tak, z Zofią Stryjeńską. Dokładnie tak. Ona też podpisywała ZS swoje dzieła. Tutaj mamy fragmenty, chyba jakieś pocztówki. ZTS i też mamy dowody na to, że współpracowała z Arstem, no, swoje prace też u niego wydawała i robiła ilustracje. Ale też tutaj jej nazwiska nie znajdziemy. Nie wiemy, no to wydawca nie podaje autora ilustracji. Kontaktowałam się z ludźmi z takiej grupy w Facebooku Ilustracja Stacji Polskich Okładek, przepraszam, nie pamiętam dokładnie nazwę, w każdym razie tam wypowiadali się antykwariusze, coś specy, że no to nie jest styl Stryjeński. No rzeczywiście, no nie jest to ten styl, który widzimy w tańcach polskich i bóstwach słowiańskich, ale tego już później im nie pokazywałam. Znalazłam kiedyś w ofercie krakowskiego antykwariatu naukowego pamiątki wojenne, które są sygnowane ZS i w katalogu, w opisie do tego przedmiotu antykwariat podaje atrybucję Zofii Stryjeńskiej, więc czemu nie? Być może mogła to być wczesna praca, bo ci Państwo ze strony Facebooka stwierdzali, odrzucili tę moją hipotezę, pomysł, twierdzą, że to w ogóle nie wygląda jak Stryjeńska. No rzeczywiście, no to takie ornamenty, tak? Ale ja jak zobaczyłam tą ilustrację, jak zobaczyłam, bo ja skojarzyłam ją z portretem Stryjeńskiej, no to nie wiem, no ja to uważam, że ja widzę na tej Ani profil Stryjeńskiej. No to ja wiem, że to jest tylko sugestia, to jest takie bardzo sugestywne, tak? Więc absolutnie się przy tym nie upieram, ale są po prostu moje skojarzenia, o których lubię mówić, ale już przed takim audytorium, no dlaczego miałabym tego nie powiedzieć też na głos po raz kolejny. Jest jeszcze jedna kandydatka, Zofia Stanisławska-Chowórkowa, bardziej kojarzona ze scenografią teatralną, ale też przygotowywała ilustracje książek. Taka monografia wydana przez Zachętę podaje, że w latach 1929-34 parała się ilustracją, między innymi wymienia Arsta, ale znalazłam materiały, które wskazują, że już w 1924 wychodziły publikacje książkowe z jej ilustracjami. Zobaczę, może się kiedyś dowiemy prawdy. Lucjan Jagodziński, o którym była mowa wczoraj, jest autorem ilustracji nie tylko do Ani z Zielonego Wzgórza, wydanie 6-8, ale też wydanie 3 Ani z Awonii.
okazuje się to rodzina, to ostatnio do tego dotarłam, rodzina słynnej projektantki mody ze szczecińskiej Dany. I właśnie na tych stronach odnalazłam zdjęcie Lucjana Jagodzińskiego. Pochowany jest na warszawskich Powązkach. Bogdana Zieleńca, nie musimy tutaj specjalnie przedstawiać, jego ilustracje zna większość, albo przynajmniej dość pokaźna część czytelników prosty montgomery cyklu Ani Zielonego Wzgórza, ale ponieważ jestem w Poznaniu, to pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o Alojzu Krakowskim. Właśnie ja mam egzemplarz Ani z Zielonego Wzgórza, właściwie to dwa. I w jednym i w drugim pierwotny druk AC Larek jest zamazany, tak jakby ktoś markerem to zamalował. I jest dopisany autor, ilustrował Al Krakowski. I on faktycznie tak też zostawiał sygnaturę, Al Krak. I był związany ze środowiskiem poznańskim. Znalazłam takie jedno pozostałe zdjęcie z jakiejś imprezy ze środowiska artystycznego Poznania. Bardzo dużo prac wykonał, i to takich nie tylko ilustracji do książek, ale też na przykład ilustrował opakowania do modeli papierowych, ilustrował plakaty z zasadami drogowymi. On to tak, żeby wymienić tylko te najciekawsze. Tak, no i do okładki, czyli te zagadkowe postaci ilustratorów i ci może mniej znani zapoczątkowali coś, co dzisiaj jest taką piękną mozaiką. Pozwoliłam sobie jak takie znaczki wyświetlić je wszystkie. Każdy, no, sporą część widzimy tego na regalach. Wszystkich nie mam, więc a to są, to jest to wszystkie 101 chyba, dziękuję. Dobrze, to poczekam chwileczkę i przejdę teraz do czasu. Jeszcze 20 minut. To mówię szybko, jak na wykładzie z piechami. No dobrze. Muszę jeszcze tylko jeden rząd. I przejdę do podzielenia się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat największej zagadki, jeżeli chodzi o dzieje bibliograficzne polskich przykładów kanadyjskiej pisarki. Otóż tą największą zagadkę to oczywiście Eli. Tak, mogę wrócić oczywiście. Taka mozaika to jest idealna na konferencji. Pojawiła się taka mozaika, kiedy wydawnictwo Marginesy promowało wydanie z Zielonych Szczytów. Już poproszono mnie o tę ilustrację. Tam się ktoś złapał za głowę, bo pytali się, czy mam te zdjęcia o postaci pojedynczych klików, a ja tłumaczę, że nie, ja to wpałem do Worda, potem do PDF-u, to także muszę powyklejać. Dobra, wyślę pani co ma, no i jakoś się z tym poradzili. Tak, i przejdźmy do tej największej zagadki, czyli R. Czyli kim była ta R? Najwcześniejsze wzmianki, na jakie trafiłam odnośnie Bernsteinowej, bo ja łączę te dwa nazwiska, to są dwie wzmianki z 1893 roku, Kurier Warszawski. I tu muszę zacząć, bardzo podobnie zabrzmiała też zapowiedź Ani z Zielonego Wzgórza. Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, iż powieść K. Hamsuna, redaktor Lynke, tutaj błąd, znalazła już tłumacza w osobie pan Bernsteinówny, która romans ten przekłada z oryginału Lubińskiego. I 4 listopada powieść Knuta Hamsuna pod tytułem Redaktor Lynke, z oryginału duńskiego tłumaczy panna Rachela Bernsteinówna. Więc znamy imię Bernsteinówny, Rachela. Ta książka pojawiła się w 90. profesorze 5 czy 6, bo teraz wspomniałam. Redaktor Lynke, to 4 do 5 chyba. No właśnie, dobra. Sprawdzę później. No, za dużo tego. Ale w międzyczasie za mnie się pojawiła ta powieść. Jest jeszcze taka nowelka Śmierć. Drukowana w Niwie, dwutygodnik naukowo-literacki i artystyczny w 1894. Był jakiś ciekawy czytelnik, któż to jest ta R. Bern tym razem.
Więc wyjaśniono kilka numerów. Później ciekawemu nowelkę o śmierć tłumaczyła z oryginału szwedzkiego panna Rachela Bernsteinówna. Czyli znowu mamy Rachelę Bernsteinówną. Język z języka szwedzkiego. Tak? Gdyby przyjrzeć się zestawieniu bibliograficznemu, to R. Bernsteinówna, potem R. Bernsteinowa tłumaczyła z norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, niemieckiego, no i angielskiego, dodajemy tutaj nasze Anię. Jeżeli chodzi o to, dla kogo pracowała, to była to księgarnia Teodora Papuckiego, Centner Schwera, wydawnictwo Mordkowicza, Arctów Debetner i Wolf, no i Rudzki, ale też w czasopismach publikowała, czyli w Miwie, w moim pisemku, Gros, Wieczory Rodzinne. I są na przykład takie dwa wycinki. Kobieta polska jako autorka pedagogiczna 1912, więc to ten pierwszy rok funkcjonowania Ani na rynku. Ktoś połączył autorkę Ani z Zielonego Wzgórza z autorką królowej Elfów i innych powiastek, Pan Słota i Panna Słoneczko, która też była przypisywana. No właśnie, zobaczcie Państwo, jak tutaj to wygląda, że nie ma podanych autorów, nawet przy Ani z Zielonego Wzgórza. Zresztą ta właśnie ta Pan Słota i Panna Słoneczko, to było w wielu miejscach, było to przypisywane autorstwo samej Bernsteinowej, no, to jest nieprawda, w ogóle pewnie uda się o tym opowiedzieć. A jeszcze późniejszy wycinek z 1921 roku, ktoś w ogóle połączył Anię z Zielonego Wzgórza z R. Bernsteinówną. Czy to jest pamięć pokolenia? Może. Tak jak wspomniałam, ja Bernsteinówne łączę z Bernsteinową. Tutaj w całości opieram to o ustalenia dokonane przez zespół pana profesora Oczki. Ślad szwedzki. To już jest dla mnie niepodważalny argument, że R. Bernsteinówna zaczynała z prozą skandynawską. To jest R. Bernsteinowa, która popełniła Anię. No i teraz, kim jest ta R. Bernsteinowa? Było wiele różnych hipotez, które sama też wspierałam. Pamiętam nasze początki naszej współpracy z blogiem Michała. Szukaliśmy R. Ostatnio w czerwcu też pojawiła się kolejna hipoteza. Więc no, ich jest wiele. Musi być ich dużo, żebyśmy w końcu może trafili na tą właściwą. Nie wiem, co Państwo powiedzą na to, co tutaj chciałabym przedstawić. Istniała rodzina, prominentna rodzina Bernsteinów. Mieszkali w Warszawie. Znaczy, pochodzili to po pokoleniu. Pochodziło z Warszawy, wywodzili się w ogóle od Gaona Wileńskiego. Nestor rodu Jakob Heim i Bożena Balbina Boma z Wilnerów mieli kilkanaścioro dzieci. Najstarszy był Ludwik Eliasz, później Józef Eleazar Niemirowski. To właśnie w tej gałęzi, z tej gałęzi pochodzi Sir Louis Neimier. Dla wielu Polaków sławny historyk, który na niekorzyść pracował przed Katalinem przebiegłym Karcona. No i sławni bracia Kurscy, to właśnie z tej rodziny pochodzą, z tej linii. Gabriela Gitlapesa, która wyszła za Parnasa, Jakub Oskar, to moje biochemiczne guru, dzieci Rachela, czyli ten Jakub Oskar, Nadia i Stanisław, Flora Judyta, która wyszła za mąż, za Arnolda Erlicha, Sara Cecylia za Wittenbergiem, Rachela Ruchlas poślubiła Salomona Stanisława Bernsteina. Była jeszcze Rebeka Rywka, wyszła za Adolfa Jaweca, Izrael Markus poślubił Małgorzatę Bernstein. Dorota dwa razy brała ślub z Mędrochowiczem, potem z Szymonem Bernsteinem, już słynne nazwisko. Malwina z Arnoldem Landau, Anka z Heinrichem Landau, Stella ślub z Izaakiem Eliasbergiem, ściśle współpracowali z panem Korczakiem. I jeden z młodszych synów, Salomon, który poślubił Rachelę z Parnasów, i troje ostatnich, Matylda, która poślubiła Leona Poznera, to ich córka, Malina Garfajnowa-Garska, to właśnie córka z tego małżeństwa, Adolf ślub ze Sterą i Fryderyk, żony nie znam, miał syna Leona, który był ostatnim właścicielem Woli Okrzejskiej.
I w tej rodzinie, w tej licznej rodzinie, oni byli bardzo bogaci, byli bankierami, mieli też posiadłości ziemskie, prowadzili jakieś takie, jakąś bankierską działalność. Sporo, wydaje mi się, że do wielu rzeczy, całkiem sporo rzeczy dotarłam, ale wiele też jest mi niewiadomych. No nie mam też takiego przygotowania genealogicznego, żeby jakoś skutecznie poszukiwać informacji, ale mam pomoc już wielu osób, więc myślę, że jakoś da się jeszcze dużo nad tym popracować. W tej rodzinie mam dwie kandydatki, tak jak mówię, to są moje kandydatki. Ja oparłam tą swoją hipotezę, czy tą swoją propozycję, tym razem po prostu ściśle na połączeniu nazwisk. Czyli musiał istnieć ktoś, kto pochodził z rodziny Bernsteinów i poślubił Bernsteina. Stąd tylko w taki sposób można wyjaśnić to połączenie, że R. Bernsteinówna pisała potem jako R. Bernsteinowa. I Racheli, bo to były Rachele, Rachela Bernsteinowa, Rachel Bernsteinowych było dwie, tak? Była jedna Rachela Bernsteinowa to ta, która poślubiła Stanisława Salomona Bernsteina, a druga, ona pochodziła z Parnasu, tak? Też Rachela poślubiła Salomona Bernsteina. Czyli mamy dwie Rachele R. Bernsteinowe. Przyjrzyjmy się tej pierwszej, starszej. Urodziła się w 1867 roku w Warszawie. Wyszła za Stanisława Salomona Bernsteina, lekarza zamieszkałego w Warszawie, ale pochodził z Ostrołęki. Ślub odbył się w Krakowie w 1895, zaznaczyłam druk, dlatego że to jest mniej więcej ten przełom, kiedy znika R. Bernsteinówna, a potem jest już tylko R. Bernsteinowa. W Warszawie mieszkali przy Siennej 1 i udzielali się dobroczynnie, między innymi w Towarzystwie Pomocy dla Sierot. Rachela tutaj ściśle współpracowała ze Stellą Ellensbergową, z Dorotą Bernsteinową, oto właśnie mamy wymienioną naszą Rachelę Bernsteinową. Zwróć uwagę, tutaj też pojawia się nazwisko Karoliny Bejen, czyli już blisko do Wortkowiczów. Także na pewno obracały się w tym, powiedzmy, literackim światku, no, przypuszczam. Tak. Pracowali charytatywnie, pojawia się i nazwisko, i imię Racheli, i męża pojawia się w różnych ogłoszeniach o datkach. Tutaj jest przykład datku na uczczenie pamiątki Konstytucji 3 maja. R. Bernsteinowa i dr Stanisław Bernstein. O tutaj dla przykładu w 1911, czyli dokładnie wtedy ten sam rok, ten sam rzut plonu gwiazdkowego, przebudzenie się ogrodu Królowa Elfów, dzieła R. Bernsteinowej. Bernsteinowa, znowu ta niekonsekwencja w przedstawianiu nazwiska. Bernsteinowa tłumaczyła też poezję niemieckiego poety Paula Remera. I te przekłady ukazały się w Niwie w 1897 roku, czyli kiedy R była już Bernsteinową. I co ciekawe, w tej Niwie, w ogóle dużo w Niwie publikowała Malwina Posner, ona pracowała ze swoim bratem, czy oni chyba założyli tą Niwę. Przy czym ta Malwina Posner, ja dołączyłam ją do tej rodziny, ale nie na podstawie aktów chrztu czy ślubu z innych źródeł. Wydaje mi się, że to rzeczywiście to jest cały czas. Ona też należała do tej rodziny Bernsteinów. No to jest jeszcze do sprawdzenia. No właśnie, i tutaj dużo nazwisk i imion z tej rodziny pojawia się w znowu ogłoszeniu o datkach ofiary na pomoc sierocom zamiast kwiatów na grób męża po śmierci Adolfa Bernsteina. I na tym urywa mi się ślad, jeżeli chodzi o imiona Rachela i Salomon, Stanisław, Rachela i Stanisław już w takim połączeniu, mieli trzy córki. Tutaj mamy je wymienione, Wandzia, Zosia i Janka Bernstein. Dotarłam do teczki osobowej Wanny Bernsteinówny, zamieszkałej przy Siennej 1. Była studentką Uniwersytetu Warszawskiego, prawdopodobnie była nauczycielką międzywojną w jednym z warszawskich szkół. Więc jeżeli Rachela Bernsteinowa, ta moja, jest ta nasza R, a córka była podobna do matki, to może tak jakiś rys tutaj widzimy niej. A ta druga kandydatka, Rachela Bernsteinowa, ale z Parnasów. W tej liście dzieci pojawiła się Gabriela, która wyszła za Parnasa. I ich córką była Rachela Parnasówna, to właśnie ona. Ona poślubiła najmłodszego syna Jakuba, Chaima i Balbiny, czyli swojego wuja, on był starszy od niej o 5 lat.
Urodziła się w 1885 roku w Tarnawce, czyli w 1893, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o Racheli Bernsteinównie, miała 8 lat, czyli odpada. Ale była poliglotką, jest taka relacja Ewy Szuc, ocalałej, i ona wyraźnie wskazuje, że jej mama pracowała jako tłumaczka, znała wiele języków, ale nie mieszkali w Polsce. Później, jak już wybuchła wojna, to one były już w Polsce. Zresztą ta Rachela Bernsteinowa, ona została zabrana z transportem z Lwowa, ale ślad urywa się w tym momencie. No, wiekowo, ona by tutaj się nie zgadzała, no, ale była Rachela Bernsteinowa, tłumaczka. Więc rozwiązanie tej największej zagadki jeszcze przed nami. Nie, przed nami wszystkim. Dobra, to o szkolnej kariery Ani będę opowiadać, może na inne spotkanie. A że wczoraj wypłynął temat żołnierskiego mitu, to jeszcze kilka słów o tym. Troszeczkę, żeby to sprostować, pokutuje, zwłaszcza na stronach anglojęzycznych, pokutuje takie przekonanie, że Ania z Zielonego Wzgórza była drukowana i wkładana żołnierzom polskim na frontach II wojny światowej do plecaków. I tutaj też jest niekonsekwencja w tytule, bo niektóre tytuły wymieniają Anię z Zielonego Wzgórza, niektóre bardziej poprawnie, jeżeli już byśmy mieli iść tym tropem, a nie z Wyspy. Bo chodzi tutaj o co idzie awantura, o tą książkę, a nie z Wyspy. To jest to jedyne wojenne wydanie polskiego tłumaczenia z prozy Montgomery. Wydanie, które ukazało się w Palestynie w 1944 roku. I ten, no, nazwijmy to mit, nie wiem, czy znaleźliśmy na to jakieś inne określenie, ale to dla skrótu powiedzmy, że to jest ten żołnierski mit. On się też znajduje w biografii Montgomery, autorstwa dr Rubio. Dr Rubio cytuje tutaj artykuł pani Wachowicz i pracę magisterską z uczelni łódzkiej, ale ja to nie dotarła. Nie ma takiej możliwości. I teraz tak, żeby wyjaśnić, o co tutaj w przybliżeniu chodzi, to kilka dat. Tą książeczkę wydał nakładem sekcji wydawniczej APW, czyli Armii Polskiej na Wschodzie. Armia Polska na Wschodzie miała właśnie taką sekcję wydawniczą. To była ona założona została w 1940 roku. To była taka komórka wydawnicza przy Brygadzie Strzelców Podhalańskich, którzy walczyli w Egipcie. Oni wiosną 1942 zostali wycofani do Palestyny, a wtedy do Palestyny zaczęła napływać tak zwana Armia Andersa. I ta komórka wydawnicza zaczęła zmieniać swoje nazwy. Tutaj mam wymienione kolejne daty, styczeń 43, potem czerwiec i wrzesień. I ona się przekształciła w tak zwaną sekcję wydawniczą Armii Polskiej na Wschodzie. Potem w 43 jesienią ten korpus polski rozdzielono. Część wysłano ekspedycję na Półwysep Apeniński. Razem z nią wysłano tak zwaną drugą drużynę drukarską. I te dwie, palestyńska i włoska sekcja, one zmieniały swoje nazwy. No to wynikało po prostu ze zmian administracyjnych tego rozrastającej się Armii Polskiej. Co ona drukowała? To jest cała lista. Instrukcje, regulaminy, poradniki, przewodniki, nawet poradniki z zakresu higieny, medycyny wojskowej, instrukcje do gier zespołowych, śpiewniki, modlitewniki, wszystko, co było potrzebne do normalnego funkcjonowania wojska. Ale, jak tutaj ładnie opisuje to pan Oskar Czarnik w swojej fenomenalnej monografii W drodze do utraconej Itaki, prasa, książki, czytelnictwo na szlaku samodzielnej brygady strzelców karpackich oraz Armii Polskiej na wschodzie drugiego korpusu, ta sekcja wydawnicza uczestniczyła na zarazem w największej akcji oświatowej ówczesnej polskiej diaspory, w największym jej przedsięwzięciu wydawniczym, które objęło ośrodki wychodźcze w kilkudziesięciu krajach w pięciu częściach świata. Razem z Armią Andersa do Palestyny ściągnęła druga mała armia dzieci. Polska diaspora musiała zorganizować dla nich ośrodki wychowawcze, szkolne. I właśnie w tym pomagało im wojsko. Dlaczego? Bo problemem był papier. W Jerozolimie działała taka placówka Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych. No, później się nazywała Delegaturą Ministerstwa Wyznania Religijnego i Oświecenia Publicznego Rządu RP w Londynie. No i właśnie ta delegatura była odpowiedzialna za opiekowanie się młodzieżą, dziećmi młodzieżą. I miała taką... Do szkół potrzebne były podręczniki, tak? I trzeba było skądś się wziąć.
funkcjonowała taka komisja wydawnicza. Łukasz dr Łukasz Kurdybacha kierował tą komisją. I on wziął na swoje barki wydruk książek, lektur. Jest taki opis, że ci współpracownicy szukali po ludziach, po diasporze polskiej, po Jerozolimie, po różnych rodzinach kontaktowali się, kto miał jakie książki. I w jakiś sposób ktoś ze sobą, uciekając z Polski, no, musiał zabrać Anię z Wyspy z wydawnictwa łódzkiego. To nielegalne wydanie, bo to jest przedruk. Normalnie ochotniczki siedziały w czystopisowniach i przepisywały te książki. I ta komisja wydawnicza razem z wojskiem wydały tak zwaną szkolną biblioteczką na wschodzie. To były 102 tytuły, zdecydowana większość polskie, zdarzała się literatura obca, ale to nie była Montgomery, to nie była Ania z Wyspy, więc w ramach tej szkolnej biblioteczki jej nie było. Tego jestem pewna, bo Kurdybacha zrobił taką listę tych książek. Ja się kontaktowałam z kierownikiem Biblioteki Polskiej w Londynie, gdzie jest to opracowanie, tego nie ma tam. A więc ta Ania wyszła w ramach jakiegoś innego wydawnictwa. Wojsko pomagało, dlatego że właśnie ten papier, a po drugie kolportaż. Było taniej napisać, że Wojsko Polskie wydało podręcznik czy tam pana Tadeusza, bo wtedy łatwo było to rozwozić jednostkami wojskowymi. Ale już od 1 marca, wrócę tutaj na chwilkę, od 1 marca reguły gry się zmieniły, za papier już rząd musiał zapłacić i jeden wydawca się pojawiał wtedy na wydaniach. No tutaj mamy jednego, na wydawcę wojskowego, więc to by sugerowało, że jednak no może do tych plecaków rzeczywiście. Była taka akcja, że na przykład Brącem w drodze opisuje, że, ale on tu akurat odnosi się do tej biblioteczki, czyli tej listy 102 tytułów, że to było w zamyśle rzeczywiście dla żołnierzy drukowane, ale nie tylko, dla młodzieży i dla wszystkich, tak? Kolejne, właśnie taki, może to stąd się wzięło, że książki do plecaka, jakiś tytuł artykułu Nasza akcja wydawnicza. Ale w tym artykule jest odniesienie do takich książek, które były rzeczywiście typowo drukowane dla żołnierza. I znowu tutaj taka Polski Szlak, Biblioteka Orła Białego. No wszędzie w tych seriach Ania nie wyszła. Więc gdzie wyszła? Wyszła jako wydawnictwo szkolne. Jest taka książeczka, Jan Oktawiec ją opracował. Bibliografia wydawnictw szkolnych. Znajduje się ten egzemplarz w Bibliotece Narodowej. Z Michałem mieliśmy przyjemność oglądać ten egzemplarz. Już teraz jest zdigitalizowany. A więc była to publikacja typowo edukacyjna, jako lektura, ale korzystały to była lektura szkolna dla których szkół? Dla szkół junackich, czyli tych, które przygotowywały młodzież do późniejszej walki na frontach, tak? No, już kończę. Ale też dla szkół cywilnych. Jest to wyraźnie podkreślone, że te książki trafiały też do szkół cywilnych. Czyli generalnie, moim zdaniem, to jest po prostu nie przeinaczenie, nieporozumienie, z czego wynika, z artykułu pani Barbary Wachowicz, w którym ona tak naprawdę nie stwierdza wprost, że to było dla tych żołnierzy drukowane. Nie, no już, owszem, w Palestynie żołnierze stacjonowali, mogli to mieć. Teoretycznie ktoś mógł zabrać ją do plecaka, sobie zwinąć, tak, z biblioteki polowej, czy z biblioteczki szkolnej gdzieś tam w Jerozolimie. Kto wie. Ale moim zdaniem badacze kanadyjscy, bo to poszło właśnie przez badaczy kanadyjskich, trochę sobie dorobili tą ideologię, bo to się fajnie sprzedaje, nie? Takie nośne jest, medialne, fajnie, wow, Ania podnosi na duchu, w walce na froncie. Więc dla mnie to jest po prostu no, nieporozumienie moim zdaniem i zbyt, no, zbyt pięknie to brzmi, tak? I to, trochę to jest naciągane. Dlatego jakieś tam ziarenko prawdy jest, tak? No, to nie ma żadnego wyraźnego świadectwa, nikomu nie zrobiono zdjęcia z tą Anią z Wyspy. Nigdzie nie trafiłam na relacje, ale może trafimy, kto wie, to wtedy odwołam to. Dobrze, i tą historią bardzo Państwu podziękuję. Na koniec tylko wyjaśnię te zdjęcia. Muszę, przepraszam, ale muszę, to jest element polski, to jest duch polskiego czytelnictwa naszej pisarki, który przez kilka miesięcy był w Cavendish na grobie pisarki. Jak jechałam na wyspę, przygotowałam taką tabliczkę, wrzuciłam przygotowanie tabliczki z parafrazą z Macbetha Szekspira.
Ta parafraza znalazła się jako epitafium na grobie ukochanej kuzynki Maud, która wcześniej zmarła i pisarka sama chciała mieć taką inskrypcję na swoim grobie. Nikt tego nie dopilnował do dzisiaj. Więc kiedy miałam się tam spotkać na wyspie z Bernardką i zobaczyć te wszystkie miejsca, to zabrałam ze sobą taką tabliczkę. Ona przez kilka miesięcy tam była, potem zniknęła. Kolejna zagadka. Nie wiemy, gdzie jest. Nikt nie wie, gdzie jest. Pracownicy Banku Narodowego też nie. Ale przez jakiś czas byliśmy tam i spełniliśmy jej życzenie. Bardzo dziękuję.